15 marca. Witam Państwa, witam wszystkich serdecznie. Już za chwilę moja opowieść o rozszerzeniu NATO. Ktoś powie już tyle o tym rozszerzeniu NATO, dajcie spokój, ale wydaje mi się, że jestem w stanie na temat bohaterów tego rozszerzenia i kulis tego, co się działo, opowiedzieć kilka ciekawych rzeczy, więc obiecuję, że nie zanudzę. Ale zanim zacznę, jak zwykle rozkład jazdy, jutro w piątek o 20 kwartet polityczny, w sobotę były szef służby kontrwywiadu wojskowego generał Piotr Pytel o wpływach Rosji w Polsce i o partii PiS. W niedzielę były ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Daniel Fried, według mnie jeden z dwóch największych bohaterów operacji pod tytułem Polska wchodzi do NATO. W poniedziałek pani mecenas Jolanta Turczynowicz-Kieryło. Pani mecenas była przez kilka chwil rzeczniczką kandydata Andrzeja Dudy w ostatnich wyborach prezydenckich. Rozmawiam z nią o panu Dudzie, o tej prezydenturze, o człowieku i urzędniku państwowym. Wydaje mi się, że diabelnie ciekawa ta rozmowa. Zapraszam. Co to poniedziałek 20? We wtorek o 20 mecenas Kamila Ferenc o kwestii aborcji, pigułki po reprodukcyjnych prawach kobiet i o tym, dlaczego te prawa kobiet powinny być już teraz zrealizowane, obietnice złożone kobietom w kampanii prezydenckiej, parlamentarnej powinno być wypełnione już teraz, natychmiast, za chwilę. A w środę były korespondent TVN24 w Watykanie i Jacek Pałasiński, któremu zadaje pytanie, co się stało papieżowi Franciszkowi, że opowiada takie brednie na temat Ukrainy. Oczywiście wyszliśmy ponad ten jeden temat. Jacek zdradza mi kulisy Watykanu o papieżach, Polaku papieżu, poprzednich papieżach, o lawendowej, tak zwanej lawendowej, czyli gejowskiej mafii w Watykanie. Wszystko diabelnie ciekawie. To, jak mówię, środa o 20. W niedzielę, jak zwykle, newsletter. A teraz wracając do NATO, bo jak mówię, powiedziane zostało milion słów, ale mam wrażenie, że gdzieś umknęły z jednej strony detale, a z drugiej strony poczucie, dlaczego to wszystko dla Polski było i jest tak diabelnie poważne. Znaczenie tego, co się działo w drugiej połowie lat 90. uznaję za monumentalne, niewielkie, nieogromne, ale nie boję się tego słowa, monumentalne. W lutym 45 roku na konferencji w Jałcie zostaje przypieczętowany los Polski. Na pół wieku tracimy wolność, niepodległość, demokrację. Właściwie o żadnej demokracji nawet nie ma co mówić. Zapada żelazna kurtyna. W Polsce mrok stalinizmu. I nagle po pół wieku dostajemy od historii los, którego wcześniej nie mieliśmy, na loterii, szansę na to, by ten ciąg niekorzystnych, dramatycznych, tragicznych dla zdarzeń dla Polski odwrócić. Dokładnie 50 lat to zajęło. Nie ukrywam, że mam to do tego stosunek bardzo osobisty. 30 lat temu, mniej więcej w tych tygodniach, ambasadorem Polski w RP, ambasadorem RP w Waszyngtonie został pan Jerzy Koźmiński, wybitny człowiek, jeden z dwóch bohaterów rozszerzenia NATO, dwóch największych bohaterów. Poznaliśmy się z Jurkiem parę tygodni przed jego wyjazdem i jemu bardzo zależało, żeby w czasie jego pobytu w Waszyngtonie korespondentem telewizji polskiej, wtedy bezdyskusyjnie największego medium, był człowiek, który ma dobrą nić porozumienia, na którego lojalność wobec państwa, dyskrecję może liczyć w 100%.
nie ukrywam, że pierwsze dwa razy, muszę sobie przypomnieć, dwa razy dostałem odmowę. To ja zabiegałem o wyjazd do Waszyngtonu, ale wpływy Jerzego, jak zwykle, okazały się ogromne. Odrobina, powiem, niech będzie kumoterstwa i w czerwcu 1994 roku mogłem wyjechać do Waszyngtonu. Tak zaczęła się dla mnie wspaniała przygoda zawodowa, możliwość oglądania od kulis największej operacji polityczno-dyplomatycznej w polskiej historii. 30 lat minęło, a wszystko zaczęło się jeszcze chwilę wcześniej. Pamiętam styczeń 1994 roku, więc dokładnie niemal 30 lat temu, zamek Schönborn w Pradze, pałac, który był rezydencją ambasadora Stanów Zjednoczonych. Tam właśnie Bill Clinton spotkał się z Václavem Havlem i Lechem Wałęsą. Było to drugie spotkanie w tej sprawie, gdzie padło hasło Europa Wschodnia, nasze kraje w NATO. Pierwsze miało miejsce parę miesięcy później w Waszyngtonie przy okazji otwarcia Muzeum Holokaustu. Tuż po tej uroczystości z jednej strony podszedł do prezydenta Billa Clintona Lech Wałęsa, z drugiej strony Václav Havel, niemal dosłownie wzięli go za ręce, za rękawy marynarki i powiedzieli: panie prezydencie, to co się wtedy zdarzyło i z powodu czego tutaj dzisiaj było otwarcie tego muzeum, nie może się nigdy powtórzyć. Jest tylko sposób jeden, żeby temu zapobiec. Nasze kraje, Polska, Czechy, Węgry i Słowacja, muszą stać się częścią NATO. Delikatnie rzecz ujmując, nie budziło to wtedy wielkiego entuzjazmu w Stanach Zjednoczonych. Nawiasem mówiąc, w tym pałacu i w tej rezydencji ambasadora USA na początku XX wieku mieszkał przez parę lat Franz Kafka, więc ja się trochę do siebie śmiałem ironicznie, czy nie wylądujemy z tym wchodzeniem do NATO jak Józef K. z procesu Kafki. Na szczęście tak nie było. Jak powiedziałem, wiosna 1994 roku ambasador Jerzy Koźmiński, schowany za swoimi grubymi okularami, ukrywający się za nimi i swoją wiedzę, i swoją wybitność, i talent, i determinację, ląduje w Waszyngtonie i kroczek po kroczku poznaje najważniejszych ludzi w Waszyngtonie. Wśród nich Strouba Talbota. Strouba Talbot jest numerem dwa w Departamencie Stanu. Osobą niezwykle wpływową. Talbot jest osobistym przyjacielem Billa Clintona. W młodości, podobnie jak Clinton był, dostał stypendium Rhodes, słynne stypendium. Studiował na Oksfordzie, studiował w Petersburgu. Był miłośnikiem rosyjskiej literatury, muzyki. Uchodził za rusofila, więc i po paru miesiącach, po pół roku po przyjeździe do Waszyngtonu, to Jerzy Koźmiński ląduje na kolacji na Święto Dziękczynienia właśnie u Talbota. Co to znaczy w praktyce? Drodzy Państwo, nawet my, chociaż zostawiamy dla zbłąkanego wędrowcy puste nakrycie przy kolacji wigilijnej, zwykle nie zapraszamy na wigilię do siebie nieznajomych. Tymczasem oto Talbot, ten rzekomy rusofil, zaprasza do siebie na tę kolację w Święto Dziękczynienia, najważniejszy dzień w roku dla Amerykanów, ambasadora z Polski. To samo w sobie jest wybitnym sukcesem i towarzyskim, i dyplomatycznym. W tym momencie można już kuć żelazo, póki gorąco. Może nie kalić w czasie kolacji, ale zaraz po. Chwilę potem rozpoczyna się niezwykłe partnerstwo. Ja mówię współpraca duetu dwóch wspaniałych chłopaków z Galicji. Jurek Koźmiński, nasz ambasador w Waszyngtonie,
pochodzi z Tarnowa, jest z inteligenckiej rodziny, ma matka polonistka, humanista, jednocześnie wielki ścisłowiec, nie przez przypadek poszedł na studia na szkołę głównie, nie wtedy SGPiS, Szkoła Główna Planowania i Statystyki, był ulubionym studentem Leszka Balcerowicza, był jednym z najważniejszych ludzi w jego zespole dokonującym transformacji gospodarczej w 89 i 90 roku. Parę lat później Koźmiński zostaje wiceministrem spraw zagranicznych, a potem ambasadorem w Waszyngtonie. Drugi człowiek to Daniel Fried, Amerykanin żydowskiego pochodzenia, jak kiedyś mi prywatnie zażartował z siebie, mały Żydek z Galicji, więc ja mówię, niezwykła para dwóch chłopaków z Galicji. Polak z Tarnowa i amerykański Żyd ze wsi niedaleko od Tarnowa. Oni się dogadują, razem uważają, że mogą wspólnie, działając na dwóch fortepianach i w Waszyngtonie, i w Warszawie, dokonać przełomu i razem doprowadzić do wydarzenia zupełnie historycznego. W ostatnich dniach padały różne nazwiska ludzi zasłużonych dla wejścia Polski do NATO. Ja żadnym z tych nazwisk nie polemizuję. Prezydenci Wałęsa i Kwaśniewski, premierzy Pawlak, Bielecki, Olszewski, Cimoszewicz, Buzek, Leszek Miller, ministrowie spraw zagranicznych Andrzej Olechowski, Władysław Bartoszewski, Dariusz Rosati, Bronisław Geremek oczywiście. Ta lista jest długa i wszyscy oni są niezwykle zasłużeni, ale chciałem opowiedzieć o pewnej historii z 96 roku, istotnej. Pamiętają Państwo rok 95, kampania prezydencka, niesławna debata, gdzie Lech Wałęsa rzuca do Aleksandra Kwaśniewskiego. Ja panu mogę nogę podać. Mówi o tym tuż po tym, kiedy, jak uważa, Kwaśniewski zafundował mu afront. Otóż w czerwcu 96 roku, pół roku po opuszczeniu Pałacu Prezydenckiego, Lech Wałęsa jest przyjęty w Białym Domu przez Billa Clintona. Nie jest standardem ani wymogiem protokołu dyplomatycznego, żeby w Białym Domu przyjmować byłych prezydentów. Ale nie każdy były prezydent nazywa się Lech Wałęsa. Wałęsa, który w Ameryce był, wciąż jest legendą. I oto Wałęsa pojawia się w Białym Domu i Clinton, zaniepokojony, jak jego doradcy, mówi: panie prezydencie, pan przegrał teraz z jakimś postkomunistą. Czy my się mamy bać, bo zaczęliśmy rozmowę o tym rozszerzeniu NATO, czy my możemy was przyjąć do tego NATO, bo jesteśmy zaniepokojeni. Przecież ci ludzie jeszcze całkiem niedawno popierali Moskwę. Na co Lech Wałęsa, pokazując według mnie swoją mądrość, odpowiedzialność, instynkt męża stanu, mówi Clintonowi: panie prezydencie, niech pan się niczego nie obawia. Ten Kwaśniewski rzeczywiście kiedyś był postkomunistą czy komunistą, ale spokojnie, to jest przyzwoity człowiek, on jest jak rzodkiewka, z zewnątrz może trochę czerwona, ale w środku biały, nie będzie problemu, dogadajcie się, niech pan go zaprosi do Waszyngtonu, zobaczy pan, że jesteście w stanie zrobić interes. Nawiasem mówiąc, miesiąc później Aleksander Kwaśniewski, uspokojony przez Wałęsę, zostaje zaproszony przez Billa Clintona do Białego Domu i tak dochodzi do pierwszego spotkania amerykańskiego prezydenta z nowym polskim prezydentem. Bardzo według mnie ważne zdarzenie. Jeśli mówimy o kolejnych bohaterach, Jan Nowak-Jeziorański, kurier z Warszawy, człowiek wysłany przez naczelnego wodza w Londynie w lipcu i w sierpniu, na przełomie lipca-sierpnia 1944 roku, by do Komendzie Głównej Armii Krajowej, dowództwu Polskiej Armii Podziemnej, wydać rozkaz niewszczynania Powstania Warszawskiego. Nowak-Jeziorański najpierw w czasie lądowania łamie
w czasie próby lądowania łamie rękę, potem jest powtórka. W Warszawie ląduje pod koniec lipca. Co się stało z rozkazem, wiemy, że nie został wykonany. Za chwilę wybucha powstania warszawskie. Jan, wspaniały człowiek, też to na marginesie może istotne, pochodzenia żydowskiego, jego dziadkowie byli frankistami, czyli członkami odłamu sekty Jakuba Franka, o której Olga Tokarczuk pisze w swoim wielkim dziele Księgi Jakubowe. Przez 2 miesiące Nowak Jezioroński walczy w powstaniu, potem zostaje dyrektorem rozgłośni polskiej Radia Wolna Europa na kilkadziesiąt lat, więc jest bardzo ważnym głosem wolnego świata w Polsce. W tym samym czasie w Waszyngtonie, co Nowak Jezioroński, zamieszkał drugi polski słynny kurier, Jan Karski. Perypetie Jana Karskiego znamy. Jeśli Państwo oglądali film fabularny Śmierć Ziegelbojma, no to tam między innymi Ziegelbojm, czyli reprezentant Żydów w Polskiej Radzie Narodowej, emigracyjnym parlamencie, prowadzi rozmowy z Karskim. Jeden Jan z drugim Janem, delikatnie rzecz ujmując, za sobą nie przepadają. Nie ukrywam, że mi był bliższy Jan Nowak-Jeziorański, może dlatego, że dla niego Polska była święta, sprawa wejścia Polski do NATO kluczowa, fundamentalna, a Jan Karski, wybitny człowiek, bohater, mój sąsiad, u którego w domu byłem raz na parę tygodni, miał do Polski, Polaków stosunek, powiedziałbym, bardziej sceptyczny, bał się polskiego nacjonalizmu, uważał, że mamy w żyłach antysemityzm we krwi. Jego żona Pola Nierieńska, tancerka, straciła w czasie okupacji całą właściwie niemal swoją rodzinę, w komplecie niemal sprzedaną Niemcom przez polskich szmalcowników, więc ona trochę zdefiniowała stosunek Jana do Polaków. Jan Nowak mówił my Polacy, Jan Karski mówił często wy Polacy. Na przykład wypowiadał zdania typu wy Polacy mieliście pretensje do Roosevelta, że was sprzedał Rosjanom, ale Roosevelt był amerykańskim prezydentem, a nie waszym, pilnował interesów Ameryki, a nie Polski, bo racja i nie racja. W tym momencie muszę dotknąć kwestii według mnie szalenie interesującej. Nie Polska nie weszłaby do NATO, gdyby nie olbrzymia pomoc, której udzielili nam wybitni Amerykanie żydowskiego pochodzenia. Niemal w komplecie pochodzący albo z Polski, albo z innych krajów Europy Wschodniej. Dziecko czechosłowackich Żydów, Madeleine Albright, Anthony Lake, doradca, pierwsza kobieta sekretarz stanu, szef Rady Bezpieczeństwa Narodowego, Anthony Lake, również pochodzenia żydowskiego, Richard Holbrook, pochodzenia, rodzina z Polski, i Daniel Fried, o którym wspomniałem, ważna postać i w Narodowej Radzie Bezpieczeństwa, i w Departamencie Stanu. Wybitni senatorowie Lieberman, Joseph Lieberman i William Roof. Choć nie tylko, jeśli mówimy o senatorach, to a propos wtorkowego spotkania w Białym Domu, trzeba wspomnieć, że wśród tych senatorów od początku do końca całym sercem wspierających wejście Polski do NATO był z jednej strony demokrata Joe Biden, z drugiej strony wybitni senatorowie z Partii Republikańskiej, lider większości republikańskiej w Senacie Bob Dole, bohater kampanii włoskiej w czasie II wojny, i John McCain, senator z Arizony, który przez 5 lat spędził w tak zwanym Vietnam Hilton, czyli wietnamskim więzieniu dla Amerykanów
w czasie wojny wietnamskiej. To nie wszystkie nazwiska. Antony Blinken, jak Państwo oglądali zdjęcia we wtorek z Białego Domu, siedział tuż obok prezydenta Bidena, naprzeciw prezydenta Dudy. Blinken jest sekretarzem stanu. On współpracował z Danielem Friedem, który był tak naprawdę jego pierwszym szefem, wychowawcą. A propos Madeleine Albright i Daniela Frieda, warto wspomnieć, że oboje byli studentami Zbigniewa Brzezińskiego, czyli syna polskiego dyplomaty, który wylądował w Kanadzie, potem w Ameryce, a sam Brzeziński został doradcą do spraw bezpieczeństwa narodowego w administracji Jimmy'ego Cartera. I w roku 80 robił wszystko, żeby na podstawie informacji od pułkownika Ryszarda Kuklińskiego, o którym za chwilę, zapobiec interwencji sowieckiej w Polsce. W tym celu dzwonił także do papieża Jana Pawła II. Sytuacja była taka, że musiał korzystać z centrali telefonicznej, więc jak się w końcu dodzwonił do naszego papieża, to na koniec rozmowy powiedział papieżowi: Ojcze Święty, sytuacja jest dynamiczna, ruchy wojsk sowieckich coraz bardziej dynamiczne, coraz większą aktywność wykazują Sowieci. Jest całkiem prawdopodobne, że w najbliższym czasie będzie potrzeba, żeby znowu zadzwonił do Ojca Świętego, powiedział, jaka jest sytuacja i w razie czego prosił o interwencję. Tylko czy byłaby szansa, Ojcze Święty, żebym po raz kolejny nie dzwonił przez watykańską centralę? Czy macie jakiś numer bezpośredni? I w tym momencie Brzeziński opowiada, Jan Paweł II zwraca się i słyszy przez telefon do biskupa Dźwisza i mówi: Staszek, czy mamy to bezpośrednie połączenie? Nie, nie mamy, Ojcze Święty. No więc tak biedny Brzeziński po raz kolejny znowu musiał rozmawiać i łączyć się przez centralę. Ojciec Blinkena, sekretarz stanu, polski Żyd Samuel Pizar z Białego Stoku, który przeżył Majdanek, Auschwitz i Dachau. Jako ciekawostkę tylko powiem, że żoną Blinkena jest Irlandka Evelyn Ryan i gdy Państwo brali ślub w Waszyngtonie, tą mszę świętą odprawiali wspólnie ksiądz katolicki i rabin. Następna kluczowa postać David Harris, szef American Jewish Committee, czyli Komitetu Amerykańskich Żydów, człowiek wybitny. Na początku, jak większość, powiedziałbym zdecydowana większość amerykańskich Żydów, nastawiony do Polski negatywnie, a potem pod wpływem argumentów głównie Jurka Koźmińskiego, krok po kroku sprzyjający coraz bardziej Polsce i aktywny w dziele przekonywania do wejścia Polski do NATO, kongresmenów i senatorów. Nawiasem mówiąc, Shimon Peres, premier i prezydent Izraela, uznawał Davida Harrisa, jak o nim powiedział, dyplomata narodu żydowskiego. Postać w istocie wybitna. Mało kto jak wie i pamięta, jak wielki opór był w Ameryce, także wśród amerykańskich Żydów przed wejściem Polski do NATO. Henry był wybitny, zmarł przed chwilą niemal. Henry Kissinger był przeciw. Najwybitniejszy komentator polityki zagranicznej New York Timesa, Thomas Friedman, był przeciwko. Wybitny politolog Michael Mandelbaum był przeciw, ale Koźmińskiemu Jurkowi udało się pozyskać dla naszej sprawy wybitnych amerykańskich dziennikarzy, komentatorów, w tym naczelnego Washington Post Boba Kaisera. Wspomniałem wcześniej o Ryszardzie Kuklińskim. Jeśli ktoś jest w Warszawie, będzie na Starym Mieście, to z tego Starego Miasta ma jakieś 3 minuty na piechotę do Nowego Miasta, a na Nowym Mieście z łatwością znajdzie uliczkę Rajców. Krótka ulica, ma jakieś 100 metrów,
Tam pod numerem 11 mieszkał pułkownik Ryszard Kukliński, pracujący w sztabie generała Ludowego Wojska Polskiego. To on przekazał Amerykanom informacje o planach sowieckich, planach i z jednej strony interwencji sowieckiej w Polsce, ale także o planach ataku nuklearnego Sowietów na kraje zachodnie. Niektórzy nazywali go szpiegiem. Ja nie ukrywam, podobnie uważam, tak jak Zbigniew Brzeziński, Jan Nowak-Jeziorański i Jerzy Koźmiński, że to postać wybitna. Nawiasem mówiąc, w kwietniu 1999 roku w czasie szczytu NATO w Waszyngtonie, kiedy oficjalnie nas do NATO przyjęto, miałem okazję pójść na parogodzinny spacer z Kuklińskim. Przemiły człowiek, który za to wszystko, co robił, zapłacił straszną cenę. W tajemniczych okolicznościach zginęli dwaj jego synowie. Jeden zmiażdżony przez ciężarówkę na autostradzie, drugi wypadł z jachtu w czasie rejsu. Więc mówię, wielkie zasługi Polaków mieszkających w Ameryce, polskich polityków w Polsce, wybitnych amerykańskich Żydów, którzy wbrew stereotypom antypolskim, bardzo silnym wśród Żydów, szczególnie w Nowym Jorku, uznali, że trzeba w jakimś sensie odczarować to miejsce, które było tak naznaczone żydowską krwią, czyli Polin, właśnie Polskę, i pomogli nas. Bez ich pomocy pewnie nie dalibyśmy rady. Pamiętam jeszcze o jednej dacie, wspomniałem, 30 kwietnia 98 roku. Jestem na Mazurach, trwa majówka, odbieram telefon, dzwoni z Waszyngtonu Jerzy Koźmiński, wzruszony ewidentnie. Bardzo mi dziękuję za pomoc. Ja mówię, Jurek, za co ty mi dziękujesz? Ja w niczym nie pomogłem. Ja po prostu miałem szczęście i przywilej życia, żeby taką niesamowitą historię przez tyle lat obserwować. Jurek dzwoni, bo właśnie amerykański Senat przegłosował, ratyfikował rozszerzenie NATO o Polskę. Ja mówię, Jerzy, opowiedz, jak to wyglądało. On mówi, słuchaj, niesamowita historia. Wyobraź sobie, Jan Nowak-Jeziorański siedzi na galerii Senatu, płacze i mówi, Boże, niepodległa, wolna, demokratyczna i bezpieczna Polska. Na koniec życia spełniły się wszystkie moje marzenia, o których spełnieniu powoli już nawet przestawałem marzyć. Wielkie wzruszenie. Wydawało się, to jest istota tego osiągnięcia pod tytułem wejście Polski do NATO, że udało nam się zmienić wektor historii, odwrócić bieg rzeki. Zawsze mieliśmy pecha, zawsze niemal z rozdzielnika dostawaliśmy tyłek, bo albo tu wjeżdżali Rosjanie, albo Niemcy i padaliśmy ofiarą tych ze wschodu i tych z zachodu. Tymczasem po raz pierwszy, być może od wieków, znaleźliśmy się wśród drużyny zwycięzców z szansą na to, że to okienko historii potrwa całkiem długo, trwa 30 rok, do 89, drodzy to kochani, to już jest 35 lat i oby potrwało jak najdłużej, niezależnie od tego, albo zależnie od tego, co się dzieje w Ukrainie, zależnie w tym sensie, że Ukraińcy mogą nas wybawić na dłuższą metę z kłopotów z naszym wielkim sąsiadem, niedźwiedziem z Moskwy. Te historie, o które dzisiaj wam opowiedziałem, bohaterowie tej operacji rozszerzenia NATO, o nich wszystkich piszę w książce Wielki Finał. Ta książka napisana ćwierć wieku temu, za parę tygodni będzie miała swoje wznowienie. Zachęcam do zakupu, będę ją prezentował razem z okładką tutaj już wkrótce. Więc tyle, mówię, fascynująca historia, tylko dodam jedną rzecz. Dziennikarze muszą być absolutnie niezależni od polityków, pewnie także od ambasadorów i placówek dyplomatycznych. Rzeczywiście
nachalność placówek dyplomatycznych własnego kraju była zmorem i koszmarem niejednego korespondenta w niejednym kraju, w czasach PRL-u nie, i nie tylko. Ja w latach 94-97 per saldo byłem pracownikiem nie tylko Telewizji Polskiej, ale poniekąd prawą i lewą ręką ambasadora RP, w czym mogłem, pomagałem. Miałem poczucie absolutnej lojalności wobec Jerzego Koźmińskiego, ambasady i tej wielkiej polskiej sprawy, o którą wszyscy wtedy walczyliśmy. Jak mówię, nic wielkiego nie zrobiłem, ale miałem tego farta, zdarza się raz w życiu, żeby być na największym boisku historii i oglądać mecz życia. Wspaniała historia, kochanie. Trochę gadałem, pół godziny. Jeśli macie pytania, zapraszam. Dobry wieczór. Ciekawa jestem, czy czytał pan książkę Spowiedzi ambasadora o Romualdzie Spasowskim. Co prawda nie najnowszy czas czytałem. Spasowski, podobnie jak Ryszard Kukliński, w pierwszych tygodniach stanu wojennego skazany na śmierć. Także on opisywany, nazywany przez komunistyczną propagandę zdrajcą, nie zapisał takiej karty jak Ryszard Kukliński, ale na pewno postać warta zapamiętania. Nawiasem mówiąc, a propos kontrowersji, które budził Kukliński, ja w czasie tego spaceru mówię: panie pułkowniku, a jaka była ta atmosfera w tym ludowo-wojskim Polsku, Ludowym Wojsku Polskim w Sztabie Generalnym, jak to było z Jaruzelskim. Było dla mnie dość charakterystyczne i budzące szacunek, że on o żadnym z dawnych kolegów nie powiedział nic złego. Mówi: panie redaktorze, to byli moi przyjaciele, porządni ludzie. O generale Jaruzelskim też mówił z szacunkiem, z uznaniem, bez żadnych złośliwych podtekstów. Człowiek z klasą. Postać ważna, wybitna i tu też można kawałek takiej historii opowiedzieć. Nie pamiętam, czy to był film Pułkownik, a może kolega z Marcia chwilę sprawdzi, z Marcinem Dorocińskim, który gra pułkownika, i Mają Ostaszewską, która gra jego żonę. Bardzo historycznie. Czy to dobrze mówię, zwracam się do kolegi, czy to film Pułkownik? Czy dobrze mówię? Czyli jak państwo odnajdą ten film gdzieś, to serdecznie zapraszam do obejrzenia. Czy Karski i Jeziorański choć raz na jakiś czas się spotykali i dlaczego oni ze sobą nie przepadali? Czasem się spotykali w ambasadzie. To troszeczkę było jak w bajce z Brysia, mijam coś z daleka, bo nie lubię, gdy ktoś czeka. No panowie nie okazywali się sobie żadnej sympatii, choć niektóre rzeczy ich łączyły. Obaj mieli absolutnego fioła na punkcie swoich żon. Jan Karski na punkcie Poliki Niereńskiej. Jan Nowak-Jeziorański na punkcie swojej żony Jadwigi Wolskiej, łączniczki w Powstaniu Warszawskim, pseudonim Greta. Nawiasem mówiąc, jak byłem w domu Karskiego, jak mówił mojego sąsiada, to o żonie Jan mówił. Jan Nowak-Jeziorański nie tylko mówił o żonie, ona się czasem głosowo pojawiała. Pamiętam, kiedy pracowałem między innymi nad tą książką i wiele dni spędziłem w domu Nowaka-Jeziorańskiego, to tylko pamiętam ten głos jego małżonki, chorej zwykle, która mieszkała na piętrze: Janie, no Jadzie, już idę. No nieważne, to może są mniej istotne anegdoty, ale ciekawa historia o tych wybitnych ludziach. Czy pułkownik Kukliński opowiedział o kulisach swojej ucieczki z Polski? W szczegółach pani Grażyna nie opowiedział. To była operacja amerykańskiego wywiadu. Takie operacje pozostają tajemnicą nawet po latach, bo zdradzanie z nich nie jest groźne, dlatego że ujawnia się tajemnice przeszłości,
ale Amerykanie wciąż w różnych momentach, w różnych miejscach globu w razie potrzeby muszą polegać na patentach używanych już wcześniej. Ale gdyby Państwo chcieli przeczytać o Kuklińskim historię, to jest świetna książka Benjamina Weisera, wybitnego dziennikarza Washington Post. Znowu mam sklerozę tytułu, nie pamiętam, ale kolega znajdzie tytuł książki Benjamina Weisera. Czy są jeszcze jakieś pytania, czy już macie mnie dość na dziś, kochani? Franciszek jest Argentyńczykiem. Pytanie jest, kto z Europy, w tym z Watykanu, pomagał Argentyńczykom w czasie dyktatury z lat 76-83? Poza tym w Ukrainie nie ma wielu katolików. Pani Karolko, to chyba są troszeczkę zbyt proste odniesienia i zbyt proste skojarzenia. Niektórzy zarzucali kardynałowi Bergoglio, że był zwolennikiem hunty pułkowników w Argentynie. Jak ta hunta działała, to mogliśmy się przekonać także w 1978 roku, gdy polscy piłkarze uczestniczyli w mistrzostwach świata w piłce nożnej w Argentynie. Był dyktatorem Argentyny niesławny generał Videla. Wiadomo było, że mistrzostwa muszą wygrać Argentyńczycy. Jak się nie zgadzała różnica bramek i trzeba to musieli strzelić w ostatnim meczu grupowym z Peru, w której to grupie była Argentyna, Brazylia, Peru i Polska, to strzelili 6, no problem. Ale z innej beczki już w finale z Holandią wygrali 3-1 dopiero po dogrywce, choć Holandia w 90 minucie zasadniczego czasu gry miała też Bobby Rosenbrink, słynny pomocnik holenderski, strzelił w słupek. Więc nawet dyktatorzy nie są wszechwładni na boisku piłkarskim. A jeśli mogę poprosić kolegę, bo zgubiłem drugą część tego pytania. A właśnie, Benjamin Weiser, Ryszard Kukliński, życie ściśle tajne. Wspaniała historia, ciekawa opowieść, wybitnie napisana, jak to było o amerykańskich dziennikarzy. Franciszek, jeszcze o to, a propos, pani Karolko, ja uprzejmie proszę o wysłuchanie w środę o 20 mojej rozmowy z Jackiem Pałasińskim. Jacek spędził lata w Watykanie, naprawdę zna kulisy tego miejsca i tej instytucji pod tytułem Kuria Rzymska, opowiada bardzo ciekawie i o Franciszku, i o papieżu Ratzingerze, i o papieżu Wojtyle, i o poprzednich papieżach. Bo mówimy też o Piusie XI i Piusie XII. Nawiasem mówiąc, Pius XI, kardynał Achille Ratti, był nuncjuszem apostolskim w Warszawie tuż po pierwszej wojnie. Mieszkał, kochani, dokładnie 250 metrów stąd, na plebanii kościoła świętego Aleksandra, czyli tego kościoła na placu Trzech Krzyży, rzut beretem stąd. Mało kto nawet z warszawiaków wie, że Ratti, Pius XI, ma swój pomnik na dziedzińcu nuncjatury apostolskiej na Alei Szucha 6. Warszawiaków i nie tylko zachęcam do obejrzenia. Panie Tomaszu, co musi się stać, żeby zakończyła się wojna na Ukrainie? Panie Johnie, Ukraińcy muszą walczyć tak bohatersko i dzielnie, jak robią to od 2 lat, a Zachód musi wykazać się odpowiedzialnością i dać im to wszystko, czego potrzebują, żeby tę wojnę móc toczyć. Trudno walczyć, jak mówił słusznie nasz minister Radek Sikorski, z gołymi rękami. Potrzebują broni, czołgów, samolotów, amunicji w dużych ilościach
i to za chwilę natychmiast. I nie jest to żaden akt łaski, nikt nikomu łaski nie robi. Czym bardziej zainwestujemy Ukraińcom w Ukrainie, czym bardziej im pomożemy, tym bardziej oddalimy niebezpieczeństwo wojny, która mogłaby zagościć tutaj albo w ogóle na terenie NATO. Kolejni, kochani, 41 minut, prawie lekcja za nami. Trochę się dzisiaj nagadałem. 7 rozmów dzisiaj za mną. Przypomnę krótko, jutro kwartet polityczny. Sobota, generał Piotr Pytel o wpływach Rosji w Polsce. Niedziela, Daniel Fried. Poniedziałek, pani mecenas Turczynowicz, Kieryła, tajemnice Andrzeja Dudy i jego kampanii prezydenckiej. Wtorek pani Kamila Ferenc o kwestii aborcji. I środa Jacek Pałasiński. Pan Tomek, co się musi stać, żeby skrytykował pan obecną władzę? Nie wziąc chłowni. A to pan tradycyjnie pisowski głos w swoim domu. Odpowiem bardzo precyzyjnie na pana pytania. Muszę mieć dobry powód. Czekam. Kochani, dziękuję bardzo za dziś. 42 minuty za nami. Miłego popołudnia, miłego weekendu. Jesteś z wami codziennie o 20:00, a w czwartek przyszły znowu na żywo. Dziękuję, kłaniam się.